Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w sercu rodziny Pagano. Spędzamy dzisiaj wspólnie walentynki, więc zobaczycie takie małe urywki, co i jak. Oczywiście nie zdradzę wam wszystkiego, ale zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, bo to będzie wyjątkowy film. Kochanie, co ty właśnie tutaj szykujesz? Ostrygę. Give me love, give me all your love, or cause I want you. No one else makes me feel. A to jest Stella. Proszę bardzo. Stella. Dzień dobry. Przytulak. Toast teraz, daj. To co, kochani, za wspólne pierwsze wspólne walentynki. Salute. Auguri. Buonza Valentino. Auguri. Auguri. Vadi. Luigi w kuchni, proszę bardzo. Zobaczyła. Buonasera. Signorina Basilico Italiana. Dobry wieczór. Mia. Luigi Pagano. Otwieramy napoletański restauracja. No, tak jest. Nie mogę tylko cantare. No, come si dice cantare? Lui sa anche cucinare. Sa anche cucinare. So anche cucinare, capito? Co jemy dzisiaj? Ok, jemy. To jest spaghetti. Aspetta. No. Spaghetti con i gamberi. Con pasta nera. Tutaj mamy puttanesca. Proszę bardzo. I... Proszę bardzo. Questo qua bisogna accenderlo. Zapraszamy na kolację do nas. Chociaż wy i tak będziecie już oglądać ten film po naszej kolacji, ale muszę wam powiedzieć, że jest pysznie. Jest pysznie. Zobacz. Dobry? Najlepszy. No najlepszy. Allora. To co gramy? Co śpiewamy? Ma adesso in questo momento però ci devi cantare una canzone con tuo amore. Vai, vediamo. Vabbè, dai, facci una bella canzone, tieni. Ma chi c'è? Agnieszka Luigi Pagano. Ci sono giorni che non dormo e penso a te. So che sei in casa con un freno come amico. Mentre la neve di tre vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. E questo inverno c'è qualcosa che non. La vita e tu è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei amore mio. Come vorrei che tu mi amassi amore mio. E in questa sera troppo triste, troppo uguale. Senza di te, come vorrei amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. E to, guarda. Bila moja serenada dla Agusia, wolta na balkonie, byłem ogród i z kamień rzuciłem kamień na okno
Jaki romantyczny! Ła, sei un grande! Sei un grande! Otwierała okno, zaczynała śpiewać sam tam piosenkę. Ooooooo! Ta piosenka będzie zawsze na naszym programie, bo jest, możemy powiedzieć, nasza piosenka. Wasza piosenka, no super, idealna na San Valentino. Buon San Valentino tutti quanti! Auguri, auguri a voi! Ciao! Annesse, Luisi e Luigi Pagano! Come stai? Sei stata lì e adesso torni, vedi con chi stai. Io sto qui e guardo il mare e sto con me. Faccio anche la mangiata. Sì, è così. Moi drodzy, co to był za wczorajszy cudowny wieczór. Dzisiaj postanowiłam, że będę troszeczkę kontynuować tego vloga z wczoraj, bo tam było trochę tego materiału, ale muszę wam powiedzieć, że pogodę mamy cudowną, przepiękne słońce. Człowiek chciałby wyjść na spacer, ale się nie da, bo jest taki wiatr, że może cię aż porwać, przynajmniej mnie. Wiecie co, ja nie wiem kiedy to się skończy, nie chcę narzekać, ale to jest kolejna noc, której my nie przespaliśmy. Musieliśmy wnieść do mieszkania meble ogrodowe, my mieszkamy na ostatnim piętrze, więc słuchajcie, tak niesamowicie wieje. Jestem bardzo ciekawa, jak u was to wygląda. Ja wiem, że w niektórych miastach w Polsce jest po prostu tragedia, generalnie na całym świecie przez ten wiatr, no dzieją się nieciekawe sytuacje, no ale trzeba jakoś funkcjonować. To jest z drugiej strony tylko wiatr, prawda? No, także my za chwilę wychodzimy
W sumie to Mesmo już wyszedł, bo pojechał umyć samochód, a ja właśnie się szykuję do wyjścia. Dzisiaj tak wyglądam, mam na sobie golfik ten jasny niebieski z Zary, narzutkę, sukienkę też z Zary, do tego ala skórzane spodnie czarne z Zary, mokasyny, zakładam płaszcz i jedziemy po kwiaty. Mam nadzieję, że uda nam się kupić świeże lilie. Bo ostatnio powiem wam, że mieliśmy z nimi problem, nie mogliśmy ich nigdzie dostać, więc mam nadzieję, że tym razem się to uda i będzie w domu wiosna, będzie pachnieć, mimo tego, że jest tak, słuchajcie, głośno przez ten wiatr, tak wietrznie, ale damy radę? No pewnie, że damy radę. Także zapraszam was do oglądania dalszej części tego vloga. Just pulled up to the house, don't feel like getting out. I'ma just lay back and crack this window. I've been doing my best, taking a moment to rest, feeling stressed out. Give it a cut, I put that on guard. When it gets hard, I stay on my job like no day. Za chwilę zabieram się za pranie moich pędzli. A dlaczego wam o tym mówię? Dlatego między innymi, że właśnie chyba w tym tygodniu widziałam na Instagramie relację pewnej dziewczyny, która nie robiła tego regularnie, nie czyściła regularnie swoich pędzli i niestety zaczęła mieć bardzo poważne problemy ze skórą na twarzy. Dlatego też pomyślałam, że przypomnę wam o tym, żebyście regularnie czyścili wszystkie swoje akcesoria, nie tylko do makijażu, ale również takie, z których korzystacie, na przykład różnego rodzaju gadżety, jakieś rolery, masażery i tak dalej. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o pędzle, no to wiadomo, najfajniej by było, gdybyśmy czyściły je po każdym użyciu, ale niestety prawda jest taka, że nie zawsze jest to możliwe. Więc chociaż ten raz w tygodniu dajcie sobie kilka minut, kilkanaście minut i wyczyśćcie dobrze wasze pędzle. Wypierzcie je, zdezynfekujcie, zastosujcie jakiś preparat antybakteryjny. To jest naprawdę bardzo ważne. Ta higiena, którą utrzymujemy, jeśli chodzi o nasze kosmetyki, jeśli chodzi o różnego rodzaju akcesoria, kosmetyki makijażowe, jest dla nas bardzo istotna, a zwłaszcza dla naszej skóry. Także pamiętajcie o tym, a ja zabieram się za czyszczenie pędzli. Already got the world on me. Give a pretty brown girl her space. You can keep your winner. I'ma make a better. A jeszcze przy okazji, kiedy rozmawiamy sobie o czystości, o higienie, to pokażę wam miejsce, w którym przechowuję moje pędzle i różnego rodzaju akcesoria. Właśnie takie pojemniczki, które kiedyś kupiłam sobie w TK Maxx. Zawsze też w momencie, kiedy czyszczę pędzle, czyszczę również pojemniczki. Bo zobaczcie, na przykład tutaj. Też zbiera się brud i zbierają się pozostałości produktów po makijażu. Więc na przykład nie wyobrażam sobie, żebym czyste pędzle włożyła do czegoś takiego. Zawsze, ale to zawsze też czyszczę właśnie takie miejsce, gdzie przechowuję pędzle. Więc o tym również pamiętajcie. Myjemy nasze pędzle, myjemy gąbki i myjemy też na przykład takie pojemniki albo inne miejsca, w których przechowujecie pędzle. Część z was wie, bo śledzi mnie na Instagramie, ale część nie. Podjęłam w tym roku wyzwanie, że zużyję 22 produkty kolorowe na 2022 rok. No i słuchajcie, jakoś pomału mi to idzie. W styczniu zużyłam kilka produktów, teraz w lutym, no, też już kilka produktów. Między innymi dwie miniaturki tuszy, o których opowiadałam właśnie na moim Instagramie. Dobre, ale nie powaliły mnie na nogi,
takie średnie, na pewno do nich nie wrócę. Tutaj jest tusz od marki Tarte, a tutaj jest słynny tusz Better Than Sex od Too Faced. Nie wiem, na czym polega fenomen tego tuszu, powiem Wam szczerze, ale jak widzicie, zużyłam też mini tutaj resztkę, widzicie kredki do oczu od marki Clinique w takim przepięknym szarym kolorze. Bardzo długo mi służyła, ale mam już nowe kredki, więc cieszę się, że już ją skończyłam. Zużyłam również podkład od marki Sisley. Przez jakiś czas go stosowałam, bardzo mi się spodobał, to jest bardzo fajny podkład, ale muszę Wam powiedzieć, że nie będzie dla każdego, dlatego że on nie daje takiego mocnego krycia, jest bardzo wodnisty i zdecydowanie to jest podkład dla kobiet, które lubią właśnie takie podkłady, których nie widać, które są bardzo delikatne, które nie za bardzo kryją, ale wyglądają pięknie naturalnie, dodatkowo rozświetlają. No ja takie lubię, więc ten bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Zużyłam również korektor od marki Eisenberg, bardzo lubię ten korektor. I co my tutaj jeszcze mamy? Wosk. Niby wosk, a tak na dobrą sprawę żel do brwi od Anastazji. Genialny kosmetyk, stosuję już nowe opakowanie. I dwa produkty do ust. Jeden z moich ulubionych błyszczyków Lip Maximizer od marki Dior. W odcieniu już Wam mówię, to jest chyba 001. Bardzo fajny błyszczyk, no niestety drogi. A drugi błyszczyk to jest miniaturka od Fenty Beauty. Mam też pełnowymiarowe opakowanie tego błyszczyka, właśnie go zużyłam. Tylko wiecie co, trochę mi przeszkadza w nim to, że nie można go do końca wydobyć z opakowania. Już Wam mówię, o co chodzi. On jest tak stworzony, że jesteście w stanie nim jego włożyć do środka, tą taką gąbeczkę, ale nie możecie zebrać produktu po ściankach. No szkoda, bo jak widać tutaj jeszcze w tym opakowaniu trochę tego produktu jest, więc przydałoby się go wygrzebać, ale nie wiem jak to zrobię. Próbowałam się tam jakoś dostać patyczkiem, nie patyczkiem, niestety nie ma na to szans. Natomiast bardzo ładny kolor, bardzo ładnie wygląda na ustach, lepki, taki jak ja lubię. No i widzicie, w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu zużyłam te produkty, czyli ile już mamy? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Zobaczymy jak pójdzie mi dalej. Jestem bardzo ciekawa. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało zużyć te 22 produkty kolorowe na 2022 rok. Jestem ciekawa, czy Wy też bierzecie udział w tym wyzwaniu. No dobra, posprzątałam trochę w sypialni. Poprałam wszystkie jedwabne poszewki. Druga pralka właśnie się robi. Mam trochę jeszcze prasowania, ale chyba zostawię sobie to na jutro. I wiecie co? Zrobię sobie już teraz przerwę. Tak myślę, że zabiorę się za czytanie książki. Później muszę zrobić jeszcze godzinny trening. I będę się relaksować z Massimo przed telewizorem, bo powiedział, że dzisiaj jest jakiś fajny film, więc będziemy go sobie wspólnie wieczorem oglądać. Ale chciałabym na zakończenie dzisiejszego vloga zadać Wam pytanie. Już Wam mówię, o co chodzi. Otóż od kilku dni przyszło mi do głowy, i tak myślę nad tym intensywnie, żeby wrócić do regularnego pisania postów na moim blogu. No bo nie da się ukryć, że w ostatnim czasie, a w sumie to na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, trochę tego mojego bloga zaniedbałam. A wiem, że jest tutaj wśród Was sporo osób, które kiedyś bardzo chętnie czytały mojego bloga. No i teraz tak się zastanawiam, czy wrócić do pisania tekstów, czy nie. Jeśli wrócić, to jak często? Może dwa razy w miesiącu, żeby nie za dużo, żebym nie powiedziała za dużo, ale żeby było. No i moje pytanie do Was. Czy będziecie czytać posty na moim blogu? Czy chcecie, żebym wróciła do blogowania i pisała, no właśnie, dwa razy w miesiącu jakiś ciekawy post? A jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście czytać na moim blogu. Będzie mi bardzo miło, a tymczasem żegnam się kochani z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!